Filmik. Proszę, można? Tak, proszę bardzo. W moim toalecie była jakaś kronika, czy coś takiego. Pan nie, jeszcze będą. A co mówili w kronice? Wie pan co, ja też się pójdę jeszcze oddać. No nie iść pan. Chyba. Co mówili w kronice, że to wygrywamy, czy przegrywamy? No wie pan, co mogą mówić, no. Mówią po cenie? No szlagaczki, tak. Tak. Ale podobno ten film jest nawet trochę taki, wie pan, identyczny do Niemców. Pan to niemiecki? No, ale... Możliwe? No, no, może możliwe, zobaczymy. Dobra, pan. Może pan usiąść tu, bo... To moja kola przyjdzie. Aha, dobra. No to pan bez żony? Może konfident? Nie. Zapewniam pana. A pan żonę leży tak, pewnie ja. No tak, tak. A może wiem, jaki jest tytuł? Piaski Sahary, czy jakoś tak. No tam jest plakat. A. No co jest, panowie? No dajcie spokój, no o co chodzi? O co chodzi, panowie, no. No, no. Ale o co chodzi, panowie? Pan! Winoła! Polska Szpino! Ja teraz, wie pan, ein anderen Film jetzt zeigen lassen, ja? Ja! To bimy z wami Schwinne Porschorung! Ja! Ja, also... Film, ja. Andreas wird ihm ein deutsches Film lassen, zeigen lassen. Ja, schön. Andreas, hast du gemerkt, was wir, worüber wir gedacht haben? Ist gut. Also. Hä? Vielleicht ohne Schmeiß. Ja, warum nicht? Könntest du mir helfen? Ich ja, ja. Warum nicht? Ja. Na, oh, danke. Polska Szwina, my to chcemy zobaczyć po niemiecka filma. Masz tu jakiś romantyczny filma? No do ciebie mówię Szwino, tak ty? Chodź tu, chodź. Nie chcesz? Nie chcesz? Ja, zeig im, Andra, zeig im! Polska Szwina. Ach, Już pokazuję panowie, no spokojnie, no. Już zmieniam fajnie. Spokojnie, prze. Nie zastrzelimy cię. Nie? To dobrze. Jeszcze, bo musisz włożyć film. Ujujuj. Jakie mam nieleczenie? Już zmieniam. Jakie mam nieleczenie? Liwe. To jest Goethe? Tak. Cierpienia młodego Wertera. Chyba mam. Ej, Andreas, du hast ihm gezeigt, ja? Raus, Schwiller! Ja. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic, dem stolzesten Schiff der Welt, das bald in See gehen wird zur Ehre unserer White Star Linie und zum Ruhme Englands. Jetzt kommt der Mann, der seiner Frau die Titanic zum Geburtstag schenken könnte. John Jakob Astor, Frau Gemahl, der reichste Mann an Bord. Auf die beiden Herrschaften haben wir noch gewartet.